Jeśli nie włączyłeś dzwonka, aby otrzymywać powiadomienia, kolejnym sposobem, aby łatwo nas znaleźć, jest wpisanie znaku małpa kryminalne wiadomości, tak jak na ekranie. Zapraszam Was także do subskrypcji kanału Polskie Wiadomości. Link znajduje się w opisie. 14 maja 2024 roku, godzina 11. Okolice Rouen w Normandii. Na autostradzie A13 w pobliżu miejscowości Oysel dochodzi do szokującego ataku. Uzbrojeni napastnicy odbijają z rąk wymiaru sprawiedliwości groźnego przestępcę, Mohameda Amre, pseudonim Mucha. W ataku giną dwaj funkcjonariusze więzienni, trzech kolejnych zostaje rannych. Dla Francji to prawdziwy szok. Tak zuchwałe akcje są tu rzadkością. Kim jest zbiegły przestępca i jak doszło do tego ataku? Mohamed Amra to postać doskonale znana francuskim służbom. Mający dziś 30 lat mężczyzna pierwszy raz trafił przed oblicze wymiaru sprawiedliwości już jako 15-latek. Od tego czasu był skazywany aż 13 razy, głównie za rozboje i włamania. Choć nigdy nie udowodniono mu oficjalnie przestępstw narkotykowych, od lat podejrzewano, że stoi na czele gangu handlującego narkotykami i zleca zabójstwa rywali. W chwili ataku Amra odbywał karę w zakładzie karnym w Evreux. Przebywał tam od stycznia 2022 roku, odsiadując wyrok za rozboje z bronią w ręku. Jednocześnie czekał na procesy w sprawie usiłowania zabójstwa oraz porwania i zabójstwa w zorganizowanej grupie przestępczej. Śledczy badają, czy zuchwała akcja odbicia go z furgonetki nie miała związku z tymi postępowaniami. Do ataku doszło, gdy specjalna furgonetka więzienna wiozła Amrę z przesłuchania w Rouen z powrotem do zakładu karnego. Napastnicy doskonale wiedzieli, gdzie uderzyć. Wybrali punkt poboru opłat, gdzie każdy pojazd musi zwolnić. Wszystko trwało zaledwie kilka minut. Napastnicy byli bezwzględni i nie dali żadnych szans pilnującym więźnia funkcjonariuszom. Nagrania z kamer monitoringu pokazują moment, w którym czarny samochód gwałtownie skręca w stronę białej furgonetki więziennej, a co najmniej dwóch zamaskowanych napastników zaczyna strzelać, a przerażeni pasażerowie przejeżdżającego autobusu rzucają się na ziemię. Widać, jak jeden z napastników spokojnie przechodzi między innymi pojazdami na autostradzie. Na nagraniu można dostrzec samego więźnia w białych tenisówkach, który wychodzi z furgonetki. Następnie gang podpala swój pojazd, a dym tylko potęguje chaos. Niektórzy z nich biegną w stronę innego białego samochodu, by rozpocząć ucieczkę. Biegły do spraw balistyki twierdzi, że sprawcy użyli karabinów szturmowych, prawdopodobnie AR-15, kalibru 5,56 mm. To broń o olbrzymiej sile rażenia używana między innymi przez jednostki specjalne. Taką broń można teraz znaleźć również na przedmieściach. Nie tylko kałasznikowy, ale także broń, która pochodzi z Ukrainy, trafia w ręce przestępców. Ekspert podkreśla, że napastnicy strzelali, by zabić bez ostrzeżenia, dlatego bilans ataku jest tak tragiczny. Według przechwyconych rozmów telefonicznych, Amra miał kontynuować swoją przestępczą działalność z celi więziennej przy użyciu kilku telefonów komórkowych. Osadzony w zakładzie karnym La Santé, miał kierować handlem narkotykami i zakupem broni. W materiałach uzyskanych przez dziennik Le Parisien słychać, jak na odległość kieruje swoimi wspólnikami, ostrzegając ich przed policyjnymi blokadami drogowymi. Jego komunikację umożliwiał brak wystarczająco silnych zagłuszaczy sygnałów w więzieniu. W jego celi znaleziono kilka telefonów, które były mu dostarczane poprzez zrzuty, czyli paczki przerzucane nad murami więzienia i odbierane przez sieć współpracujących więźniów. W pościg za zbiegłym przestępcą i jego kompanami ruszyły setki funkcjonariuszy. Uruchomiono plan Epervier, przeznaczony do zwalczania szczególnie groźnych przestępstw. Policja blokowała drogi, przeszukiwała lasy oraz namierzała powiązane z bandytami adresy. Obława trwała wiele godzin, ale przez pierwsze 24 godziny nie przynosi rezultatów. Świadkowie twierdzą, że to było jak scena z filmu sensacyjnego. Huk strzałów, pisk opon, płonący samochód porzucony przez napastników. Mam nadzieję, że szybko złapią tych bandytów, bo ludzie boją się, co ci psychopaci mogą jeszcze zrobić. Tak komentują naoczni świadkowie.
Ucieczka Mohameda Amry wywołuje we Francji dyskusję na temat bezpieczeństwa i poziomu przestępczości. Okazuje się, że grupy kryminalne mają dostęp do ciężkiej broni i nie wahają się jej użyć. Wskaźniki przemocy, zwłaszcza w Marsylii, od lat idą w górę. Obława trwa, a Mohamed Amra i jego kompani wciąż pozostają na wolności. Dla francuskich służb schwytanie muchy to absolutny priorytet. Jedno jest pewne. Ucieczka Mohameda Amry na długo pozostanie w pamięci Francuzów jako jeden z najzuchwalszych ataków w historii tego kraju. Pamiętaj, że subskrybując nasz kanał i wciskając dzwonek, otrzymasz powiadomienia o nowych wiadomościach. Z tego ekranu zapraszam również do subskrypcji kanału Polskie Wiadomości.